Hej, dzisiaj zdradzimy Wam kilka sekretów fajnego filmu. Zapraszamy na 10 zasad profesjonalnego filmu. Nagrywaj w najlepszej możliwej ostrości. Chodzi o to, że filmik o wiele lepiej ogląda się, gdy jakość jest w miarę zadowalająca. Wiemy, że nie wszyscy mają drogie kamery albo aparaty, ale lepiej zawsze, jeżeli macie wybór, to zdecydować się na coś, co jak najlepiej pokazuje ten obraz, ponieważ to po prostu wpływa na komfort oglądania filmiku i jeżeli ogląda się filmik miło i wszystko widać i jest fajnie, to na pewno widz wtedy do Was wróci, a jeżeli nic nie widać i w sumie domyśla się każdy, co tam jest, to no, to raczej jest niefajnie. Chodź, Melinda, spóźnimy się! To chyba nasza sala. Chodź, Melinda, spóźnimy się! To chyba nasza sala. Kolejny punkt to światło. Nagrywaj zawsze przy świetle dziennym, bo nawet jeśli nie masz drugiego sprzętu, zawsze wpłynie to na jakość nagrania. Naprawdę tak powiedziała? Tak, a potem zabrała mi telefon. Matko, ale współczuję. Naprawdę tak powiedziała? Tak, a potem zabrała mi telefon. Matko, ale współczuję. Przemyśl, co chcesz zamieścić w filmie. My nigdy nie piszemy scenariusza, chociaż wiemy, że wiele osób tak robi. Jeżeli Wam to pomaga, to zróbcie tak, ponieważ najważniejsze, jeśli robicie serial, jest to, żeby wszystko było spójne. Nie może być tak, że nagle ktoś umarł, a potem znowu jest, albo że coś zrobiliście i to w ogóle nie miało sensu. Musicie zawsze przemyśleć, co dokładnie chcecie, żeby po sobie następowało w filmie. I wtedy umówił się ze mną na randkę. A nie, on umarł przecież, cholera. No i wtedy umarł. I wtedy zaprosił mnie na randkę. Ten przystojniak? No co ty? Skoro masz już obmyślone, co będzie się działo w filmie, przyszedł czas na poszczególne dialogi. Jeżeli chcesz, zapisuj. Jeśli nie, wymyślaj przed każdą sceną, jak robimy to my. Ważne, żebyś się nie zacinała, a dialogi były płynne. No i w ogóle... No i wtedy czekaj. Poszłam na zakupy. Tak i... no czekaj, bo... I wtedy zobaczyłam tę sukienkę. W naszym ulubionym sklepie? Kolejna porada to zawsze montuj film. Krótkie scenki są o wiele ciekawsze niż długa, dziwna scenka z przestawianiem aparatu i burzeniem połowy scenografii. Pamiętajcie zawsze, żeby robić króciutkie cięcia. Wtedy będzie łatwiej Wam też zapamiętać, co macie powiedzieć i wszystko będzie naturalniejsze. Poza tym zmontowany film wygląda o wiele bardziej profesjonalnie. Pierwszy dzień w liceum. To wchodzimy? No jasne. Idealne. Pierwszy dzień w liceum. Wchodzimy? No jasne. Dodaj odpowiednią muzyczkę. Muzyka nadaje fajnego klimatu w filmie. Pamiętaj tylko, żeby dobierać ją rozważnie. Chłopak mnie rzucił. Tak mi przykro. Chłopak mnie rzucił. Tak mi przykro. Rób scenografię. Nawet jeśli nie czujesz się na siłach, żeby samemu wszystko przygotować i zrobić od początku do końca, to przygotuj jakieś ciekawe tło odpowiadające scenie. Ponieważ meble, telewizor,
schody nie wyglądają najlepiej w filmiku, a jeżeli przenosimy widza w świat pet shopów, to na pewno milej ogląda mu się film. Chodźmy poszukać pani od matematyki, muszę poprawić ocenę. Okej. Chodźmy poszukać pani od matematyki, muszę poprawić ocenę. Okej. Mów głośno i wyraźnie. Wszyscy muszą ciebie dobrze słyszeć i rozumieć, co mówisz. Ja dostałam dwójkę z historii i mama powiedziała, że jak znowu tak przyniosę taką swoją ocenę, to wtedy nie będę mogła wyjść nawet z tobą na te zakupy i w ogóle, więc... O, to biedactwo. No i przyniosłam tą czwórkę z historii do domu, a mama się wkurzyła i powiedziała, że jak znowu przyniosę taką ocenę, to nie będę mogła iść z tobą na zakupy. No, to trochę słabo. Miej zadbane paznokcie. Nie da się oglądać filmu, jeżeli obgryzasz paznokcie albo masz do połowy zdrapany lakier. To zupełnie odciąga uwagę od akcji w filmie i bardzo mocno denerwuje. Wiesz, że nie ma dzisiaj tej wstęciuchy od niemieckiego? Ale super! Wiesz, że nie ma dzisiaj tej wstęciuchy od niemieckiego? To super! Ostatnia porada to... Jeżeli masz taką możliwość, zrób fajną miniaturkę. Atrakcyjna okładka filmu przyciągnie wielu widzów. Muszę przyznać, że to nasz najczęstszy grzeszek. Często zapominamy o miniaturce albo po prostu nie chce nam się jej robić. Ale naprawdę o wiele lepiej to wygląda, jeżeli jest atrakcyjna miniaturka, bo wtedy no, o wiele milej się wchodzi po prostu w ten filmik. Że nasze porady chociaż troszeczkę wam pomogły. Myślę, że jeżeli będziecie się do nich stosować, wasze filmiki będą o wiele lepsze. Ale pamiętajcie, że najważniejsze jest, żeby mieć fajny pomysł, co przyciągnie na pewno wielu widzów. Życzymy miłego nagrywania. Cześć!